Następny dzień przed nami. Mózg już się zdążył posilić. Budował nie... Wydaje mi się, że powinniście tym się zająć, moi mili. Tym. Buduje wall z marmuru. On buduje wielki wall! Ale to będzie dobre. Po naukach z ostatniego... Z ostatniej mojej kolonii doszłam do wniosku... Zaćmienie dobrego końca. Doszłam do wniosku, że... Bardzo skuteczne jest używanie właśnie takich surowców i tworzenie tego typu... Jeszcze zapomniałam zrobić tego. Drzwi. Struktury. Cegła z wapienia. Drzwi zrobię im... W sumie tutaj mogą być, albo tutaj. Ale właśnie tego jeszcze nie wiem, z tymi drzwiami, bo ogólnie ci wrogowie nie przechodzą przez drzwi, prawda? Wtedy wszyscy szli tunelem, nie przechodzili przez drzwi. Tutaj sobie zrobię drzwi. Pewnie zapytacie mnie, po co robię drzwi, jak mam taki długi tunel. Otóż niektórzy moi koloniści regularnie aktywowali pułapki. Co za tym idzie? Jeszcze mogłabym tutaj, a nie metalu. A to w późniejszym planie. Tutaj zrobię im, o tak, worki z piasku. Tu ich spowolnię. Na dwa. Potrzebujesz żywności. Dobra, teraz mamy kolejny trudny element. Gdzie są moi ludzie wszyscy? Gdzie oni są? Gdzie ona polazła? Co ona robi? Dobra, ona dźwiga cegły. Tu to, co rozebraliśmy. Gdzie jest mój kucharz? Kucharz sprząta. A powinien zająć się może bardziej uprawami. Ogrodnictwem. 3. Na 3, tak. Tu masz malinki. Wycnij malinki. Mało potrzebujesz. Zaraz pójdę na polowanie. Chciałam skończyć wielki mur. Mam tu dużo zwierząt. No i mogłabym ogólnie króliki. Wiecie co? Jeszcze mam taki plan na zarabianie. Że wezmę króliki. I tymi królikami będę handlować. Czy wyjdziecie wszyscy? Kucharz. Idzie na spacer. Możesz. Zajmij się wycinaniem malin. Ona przynosi maliny, dobra. Wytnij to. I jeszcze to wytnij. I zajmij się transportem. Gdzieś tu były maliny. A nie ma. Potrzebujesz żywności. O Boże, myślę, że nie ma broni. Kto? Kucharz, no ma broń. Dobra, zaraz będziemy planować im pomieszczenia. Jest ich pięcioro. Potrzebuję drzew. Co tym idzie? Potrzebuję wyciąć, wyrąbać drewno. Wyrąbię z pobliska, żeby daleko nie musieli chodzić. Mur prawie skończony. Niewiele już nam zostało. Piekło. Nazywamy swoją kolonię, bo my tutaj posiedzimy jeszcze trochę. Piekło. Okej. Okay. Wiecie co? Czas postawić parę mebli. Do produkcji. Potrzebujemy grilla. I zanim zaczniemy zabijać nasze zwierzęta... tam tutaj. Z drugiej strony, jak tu potem będziemy planować wejść? Tu bym mogła zrobić spiżarnię. Czyli mogłabym mieć tak, że miała blisko. Z drugiej strony chciałabym zrobić tutaj dwie sypialnie, zrobię chyba. Tylko, że tu się marnuje przestrzeń wtedy. Pomyślmy. Tu też będzie następne pomieszczenie. Najlepiej tutaj by było gdzieś jakieś zrobić drzwi potem. Tu bym zrobiła drzwi, tutaj o, w tym miejscu. A tu bym postawiła to i... Na razie będą mniejsze pokoje, potem coś przemyślimy. Bo takie trochę krótkie. Tutaj musiałabym zrobić.
Nie. Cały czas nie znam, jak postawić to, wiecie? Stół rzeźniczy, warsztat, czy ten do badań bym trzeba zrobić. Nie, tu akurat pasuje. I stół do badań bym na razie dała. Na razie bym dała stół do badań tutaj. To będzie kolejny pokój. Tą sferę zmniejszymy zaraz. Trochę przeniesiemy. Mało pożywienia. Dobrze, moje zwierzęta sobie doskonale radzą, widzicie. A malinki. Chrup, 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 chrup. Piesek nakarmiony. Okrucieństwo. Tak się nazywa moje zwierzę? Okrucieństwo, husky. Petra, Buck. To jest jakiś hardkorowy ten mój husky chyba. Dobra, nie może... Potrzebny materiał, jak to nie może. Ściana z marmuru. Skończy mi się marmur? Bez sensu. A to lipa? No to mega lipa. A da się zrobić ściana z wapienia? Dobra, czekajcie, bo mamy problem. Brakuje mi surowców. Aha, tu kawałek zrobili, tak? Dobra, tu trzeba anulować w takim razie, nie mam marmuru. Dobra, idealnie mi wystarczy. Bierzcie ten wapień i kończymy tą przygodę. Tu mi brakuje jeszcze, to trzeba anulować. I tu trzeba zrobić jeszcze jedną ścianę z wapienia. W takim razie. No i jakoś im idzie, widzicie? Tu zaraz pójdziemy kopać metal. Ale zanim to trzeba iść na polowanie chyba. No i trzeba dokończyć ten jeszcze tutaj budować. No dobra. Na razie tu się zabezpieczyliśmy delikatnie. Tak jak widzicie. Tu trzeba zebrać. Tu trzeba zebrać. Jeszcze jedna nam została ściana. Patrzcie. To po prostu jest masakra, co tu się będzie działo. To będzie rzeź. Oni mają tak tego klaps, klask, klask. Będą zabijani. Dobra, save. Idzie nam za dobrze na razie. Musimy zrobić save'a. Musimy zrobić save'a. I play. Cały czas mam za mało pożywienia. Czy metalu potrzebuję. Dokładnie, tak mi się właśnie wydawało. To znaczy, że musimy wykopać go sobie. Nic za darmo, bez pracy nie ma kołaczy, no. Tak jak wam wspominałam. Tutaj mamy jeszcze dużo metalu. Więc to też trzeba wykopać. No i jeszcze trzeba wyrżnąć drzewa. Bo wciąż nam brakuje drewna. Tu będzie i tak sfera taka domowa. To do tego trzeba nam metalu, drewnianej kłody. Brakuje nam wszystkiego z tego. Dobrze, że nic nie chorowaliśmy. Dobra, już jest jakaś szansa do tworzenia posiłków. Brakuje nam tylko drewna. Ale zlecimy już robić proste danie, bo na razie nam to wystarczy. Chociaż mam chyba kogoś, kto... Znaczy... Chyba skomplikowanego dania się i tak nie da zrobić z jednym surowcem, więc damy dać zasadę, gotuj proste danie i rób bez przerwy, po prostu powtarzaj. Mogłabym sobie ustalić, że samo jedzenie... Bobry. Gdzie? No tak, super. Dobra, kogo tu mamy? Na posterunku. Będziemy mieli mięso. Na posterunek. Zapalona. Na posterunek. Niebieski. Na posterunek. Kucharze damy troszeczkę. Kucharze, znaczy oni tak muszą przejść, tak? Czyli tutaj. Tutaj damy tego. A resztę muszę ustawić wyżej trochę. I teraz tak, każdy dam sobie poluj. Poluj, poluj. Ale będzie miecha. I potem zrobimy save'a. Spójrz zwierzęta. Atakujemy tego bobra najpierw. Tu też mamy w sumie blisko. O tego trzeba jeszcze polować.
Gdzie są moje wargi, ja się pytam, dobra? Jeden był ogarnięty. Drugi ogarnięty. Małpa jest ranna. A już martwa. No, spoko. Nic się nie stało. Małpy nie będę przeżywać przecież. I tak bym ją pewnie uśmierciła lada moment sama. Tylko po sobie, dobrze? Nie strzelajcie. Atakujemy te bobry. Już tylko dwa nam zostały. Okej, okay, ostatni nam został. Tak? Patrzcie, od razu widzicie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Wszystko da się podźwigać. Znaczy, to chcemy zebrać jeszcze, przepraszam. Potem nam się tamto pewnie wykrwawią. Co za tym idzie? Przenieś jeleń. Ty w ogóle się nie nadajesz do przenoszenia. Mózg, ty też. Zajmij się przenoszeniem. Przenoszeniem. Ty, Berta? Musisz go do ten. Polowaniem. Trzeba dobić. Nie może. Muszę nauczyć jeszcze, kto zajmuje się dźwiganiem i tak dalej, nie? Mózg przenoszeniem. Berta nie może przenosić. Czyli mózg i kucharz mogą przenosić. Niebieski nie może. Zapalona może. Trzy osoby mogą. Małpa, jeszcze nam został. Gdzie ona poszła? Poluje na alfa bóg. No, czemu z takiej odległości? Patrz, jakie ciężko to idzie, widzicie to? Dobra, bo ona tutaj musi dokończyć to bobra w takim razie. Sobie on mógł sobie tak, a nie, on nie może krwawić w ten sposób. Najgorsze to jest puma. Tato pumę bym najchętniej zabiła. Czemu ten skład? Nie, tutaj w ogóle w tym składzie to nie może być zwłok zwierząt. Ale zlamiłam. A tutaj muszą... Znaczy tak, tutaj w ogóle zrobię nowy skład. Zapiszę grę. Bo bobry zostały zabite, czyli opanowaliśmy sytuację. Trudną, ale jakby co, udało nam się i przeżyliśmy. No bo to jeżeli ogarniemy sobie pomieszczenie, zadeszymy i to będzie już miało ręce i nogi, to już będzie dobrze. Tymczasem tutaj zrobimy skład tylko na żywność i na zwłoki zwierzęce. Nie na ludzkie. Dlaczego? Bo będę miała blisko do przerabiania ich. A tutaj trzeba jeszcze ustawić do tego w poleceniach wyrąb drzewa. W ogóle czym oni się zajmują? Mam wrażenie, że nie tym, co trzeba. Fala gorąca. To jest źle. Wiecie, co to znaczy? Mieniam klimy. Mieniam zadaszonego. Zepsuje mi się jedzenie. Wszystkie bobry pójdą się... Wiecie. Ale lipa. Nie wiem, czy to nie wczytać. To się zaraz wszystko popsuje. Za jeden dzień się zepsuje. Fuck! Za duże, wiecie... I tutaj wychodzi mój błąd jeden. Wiecie jaki? Zrobiłam za duże pomieszczenie na początek. Zabrakło mi drewna. Za dużo na raz chciałam. Zajęłam się bardzo obroną. Nie wiem, czy nie wczytać, bo ta fala gorąca mi... Wiecie co? Wczytam. Ja tam chciałam pokoje zrobić. Hmm.
Ja to rozbiorę. To rozbiorę. Drzwi na razie zostawię. Potrzebuję zadaszenia. Dam do rozbiórki to. No, trochę zlamiłam. Widzicie, no, niestety w tej grze wychodzi, że popełniamy błędy. Każdy z nas, jak w to gra, popełnia błędy. Chciałam zrobić z tego, z drewna. Bo to będziemy przerabiać. Dobra, i teraz tak, tu damy zlecenie od razu. Poćwiartuj zwierzenie, rób bez przerwy. To potrzebuję zamknąć. Drewniana kłoda. Zrobię tak. Tak. I dam sobie tutaj tego coolera. Drzwi złapienia, niech będą, co mi tam. I tutaj zrobię obszary. To zrobię na żarcie tylko. Właśnie. Dobra, i tutaj też by się przydało zrobić ścianę. Ten bubr został dojechany. Teraz zrobię save'a. Jedziemy dalej. To na razie anulujemy. Drzwi zostawimy, my je zrobimy jeszcze. Co, może zamiast tutaj anuluj ścianę z drewna, to my tutaj zrobimy drzwi. I tutaj trzeba zrobić temperaturę, passive cooler. Nie mam tyle tego, ale to trzeba wyrobić. Break risk. Kto? Kucharz? Potrzeby. Trzeba mu od razu sprawdzić potrzeby. Bo coś pewnie jest bardzo zmęczony. Nocny Marek, a pracuje w dzień. A, no dobra. Czekajcie, kucharz. Praca. Harmonogram. Kucharz. Praca. Praca. Niech śpi w dzień. Od 9 do 18. Dam mu tutaj relaks. Czas wolny. I tu mu dodam pracę. Pracę i tu mu dodam pracę w takim razie. Tu mu dam sen jeszcze. A tu mu da relaks. I stąd wywalę jedzenie. Totalnie. Tu żywności w ogóle nie powinno być. Śmierć zwierzaka, bo trzeba rąbać drewno. Trzeba materiały. Dobrze. Ej, chyba to uratowaliśmy. Mał broni. Kucharz ma broń, nie kłamcie. Jeszcze to ma nóż, które służy jako narzędzie. Zapiszę to. Chyba nam się udało coś ogarnąć z tego tematu, wiecie? No dobra, poszli w kimę. No i kucharz powinien być teraz szczęśliwy. Popatrzmy na jego potrzeby. Chce rozrywki. No dobra, to zróbmy mu badyla. Zabawa. Zróbmy badyla... Badyla do zabawy. Dajmy mu badyla do zabawy. Proszę. Ty kucharz, ty weź tu jeszcze to ogarnij. A co z tym? Kiedy się jedzenie psuje? Zepsuje się za dzień. Zrób passive cooler. Dobra.
Dobra, czekajcie, bo tu zepsuć to się nie da. Anuluj w takim razie. Nie mamy materiału, więc robimy jeszcze raz te struktury z drewna. No cóż, musisz to kucharzu, mój drogi. Zajmij się wycinką. To nam tu się wszystko zaraz zepsuje. A teraz tak, zajmij się pracą. Dokończyć to musimy. Nie jedzeniem. Co za debil. Do badyla to zaniósł. A moje mięso się zaraz zepsuje. A posiłki za ile dni? Za 3 dni. Nie wiem, czy on to powinien się tym zajmować. Uwaga, kucharz, czemu ty się nie zajmiesz? Dobra, czy ja cię ogólnie potrzebuję kogoś do pomocy? Idź to zrób. Trudno, nie prześpisz tej nocy. Uwaga, czemu ty nosisz? Kucharz. Tragarz na 2, kucharz na 1. Teraz ile się zepsuje? W dzień, ale mam ten passive cooler. Trochę tego nie obczajam. Bo niby on jest, ale go nie ma. Dobra. Więc się zjedz. A zaraz im stół zrobimy. Nie, nie, jeszcze jakbyś mogła to tutaj weź wyrąb. Ja wiem, że ci nastrój trochę spadnie, ale my potrzebujemy drewna jak cholera. Polecenia. Są też do zbierania, ale chcemy wyrąbać drzewo. Chcemy wyrąbać drzewo i to jest naszym jakby tutaj celem. Okej. Ja zapiszę, bo się boją. Ja zapiszę, bo się lękam. Lękam się straszliwie. Nawet nie wiecie jak, w ogóle dużo bardzo na te pułapki zmarnowałam drewna na początku, trochę za dużo. Ale ja bałam się ataku szybkiego. Naprawdę bałam się strasznie ataku. Myślę, że to jest to na razie, na czym się powinnam skupić. Zepsuło mi się już jedzenie, czy zjedli? Fresh jeszcze jest. On trzaska posiłki, 11 posiłków zrobił. A, ja badań nie dokończyłam. Widzicie, cały czas nie można budować, nie ma materiałów, no to... Trzeba wycinać. Nie może wycinać. Kucharz jest zajęty. Zapalona od mózga wezmę. Musisz sobie zrobić miejsce do pracy, człowieku. Chodź tu. Wycinaniem dębu. Wiem, że jesteś głodny, ale nic na to nie poradzę. Ktoś jest bliski załamania nerwowego, a już nie. Kto? Dobra, zadaszyliśmy to. Więc będą trochę szczęśliwsi. Wycinko, tu zajmij się. A kucharz niech jedzie, bez przerwy. Zajmij się wycinką. Zanim... Właśnie, to chcę, żebyś zrobił, mój drogi. To! Ktoś jest bliski załamania nerwowego. Kucharz, co mu jest nie tak? Potrzeby. Miał nie pracować w dzień, a jest dzień? Niedobór przyjemności. No masz badyla. Bardzo zmęczony, mocy Marego pracuje w dzień. Głodny, pesymista. Spółdzieliłem sypialnię. Lekko boli. Wiecie co? Czas tutaj zrobić... Nie mam już wapienia chyba, nie? Mogłabym wykopać metal. I z metalu mogłam sobie zrobić drzwi. Ile mam metalu? W ogóle nie mam. Mam metal, czyli mogę zrobić sobie jeszcze drugie drzwi. Struktury. Ściana z metalu? Nie, drzwi z metalu. Dokładnie tak. Tu bym chciała mieć te drzwi. Tak, w tym miejscu. Tutaj. Dlaczego? Bo tu bym chciała walnąć ścianę, ale może ją z metalu zrobię? Będę miała dwie sypialnie. Na wejściu. Okej. Okay. I to jakoś wygląda. To jest załamania. Kucharz cały czas pracuje. Co jest nie halo? Czemu on dalej pracuje? Jedna osoba bezczynna. Praca. Niebieski. Rolnik. Ogrodnikiem nie może być, a bo nie wiadomo, czekajcie. Co? Jaki ma charakter niebieski? Charakter. On jest górnikiem. Dlaczego nie kopię? Tragać nie może. Jeszcze raz zobaczę ten charakter. A, ogrodnictwo?
budować może. Budowniczy. No to już, no to ciach. To niech buduje, a tu trzeba kopać. Patrzcie, ja w ogóle mam metalu, to jest dobrze, bo... Bo nie będę uzależniona od używania tego. Wiecie, drewna. No bo ile można, nie? Się zastanawiam tylko, czy leki tracą. A trzeba je stąd wyrzucić, skład. Leki trzeba przenieść. W takim razie. Nie znam, gdzieś tu były. Przetworzone leki. Stąd out. Mógłbyś... Nie może, a mózg? Brak wolnego miejsca. Jak to brak? A tutaj, muszę zaznaczyć. Dobra, za miło. Już teraz wszystko wiem. Nie, on nie może dźwigać. Całym transportem. Bo to może nam się przydać. Tak, ktoś jeszcze nam tu... Kucharz. Co ci dalej znie tak? Niedobry, zmęczony, lekko boli, współdzielnie w sypialnię. Nie wiem, czy mu jemu nie dać jednej sypialni. To usunę w ogóle. Rozbierz. W domu na razie tutaj, a w meblach śpiworek. Tu jeszcze jeden taki zrobiła. I ten śpiworek bym wybrała dla kucharza. Tak. Tak właśnie zrobimy. Właśnie w ten sposób. I zapiszemy grę. Jakby zabezpieczyliśmy się pod względem bezpieczeństwa, co to, to na pewno. Tu w dalszym ciągu możemy kopać. Kopmy, kopmy, wykopmy tunel. Kopmy, kopmy, wykopmy tunel. Dobra. Coś nam z tego wychodzi. No i w dalszym ciągu tu trzeba znaczyć wyrąb drzew, bo będziemy potrzebować w dalszym ciągu czegoś, czy będziemy się mogli ogrzewać. A w tym miejscu... O, i wiecie, co zapomniałam zrobić? Mieliście mi przypomnieć. Nie zrobiliście tego. Obszary. Growing zone. Jaki mamy? Wiosna. Tutaj na razie zrobię. Dwa takie większe. I trzeci dam w tym miejscu. To będzie tak. To będzie ryż. On chyba jest najszybciej. I kukurydza. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Kukurydza. Ile się robi? Wytrzymałość, uwarunkowania. Czas wzrostu 6 dni. Kukurydza. Ryż. 2 dni. Widzicie? Kukurydza, a ziemniaki ile? 3. To ja wymienię kukurydzę na ziemniaki jednak. Patriotycznie będzie. No i ostatnie to będzie bawełna. Bo będziemy potrzebowali na zimę jakichś ubrań, prawda? Dobra, ale czekajcie, bo ja nie zaznaczyłam badań. Tempa dzitka. A my potrzebujemy elektryczność. To by się przydało krzesło jeszcze. Meble. Zrobiłabym mu krzesło. Ale czekajcie, też ja bym chciała zobaczyć, ile to jest komfort. 0,70. A tutaj komfort będzie... Dobra, czyli to krzesło. A ciekaw jestem, czy z metalu ma większy komfort. Myślicie? Ja taki sam. Piękno, ewentualnie 7, a z drewna... Patrzcie, srebrne może być jeszcze. Ej, no zmieniło mi się. A to bordy jest piękny? 39. Krzesło, albo to ze srebra, czekajcie. Nie chcę, chciałam z drewna. Ale nie mam na razie zapakowanego chyba. Możesz tu wykopać? Nie możesz. Nie możesz. Czemu nie mogą wycinać? Nie mają tego w ogóle w charakterze? Aha. Kucharz zapalona, która śpi. I mózg, który gdzieś się podziewa. Stój. A ty nie możesz zająć się wysiewaniem? W kima idzie, tak? Weź jeszcze wytnij to pole. I wycinanie tego jeszcze.
Dobra, czyli tak, brakuje nam tu krzesła, bym chciała krzesło, produkcja, meble, to krzesło chciałam sprawdzić za 7, tak, czy jest, piękno, za 11, czyli widzicie, no to lepiej drewniane zrobić krzesło, bo od razu mi zwiększy piękno, nie, to więc trzeba rozebrać, dlaczego, bo tutaj będzie ściana dalej, po prostu, to na razie nie będę kopać, a tutaj zrobię pomieszczenie w tym miejscu, do badań od razu jedno sypialnie, ale chyba z metalu zrobię. Mam więcej tego metalu, nie? Szkoda drewna na chwilę obecną. No i zapiszemy grę. Kasia, pola. Zapomniałam o nich. Nie czytałam. Przyznaję się. Zajęłam się innymi elementami, które mnie przeraziły. Błędami, które mi się, wiecie, pojawiły. Mamy 29 posiłków. Mięso mi się... w mniej niż dzień. Załamanie nerwowe. Ukrywa się w jego pokoju. Już? Załamanie nerwowego dostał? Ktoś jeszcze umie gotować? Charakter. Gotowanie na 3. Gotowanie na 5. Gotowanie na 4. Czy ona może gotować proste... Daj zlecenie. No nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nic siać. Może najpierw się tym jednak zajmij, ryżem. Bo tak zasiać i kawałek tego trzeba zasiać. Co będzie budować? A kto ma z rolnikiem? Rolnik jest Berta. Mózg, charakter, uprawa też może być. Praca, mózg. Na razie musimy się takimi, wiecie, ważnymi rzeczami zająć. Dobra, mózg poszedł niedawno spać chyba. A zapalona? Charakter? Uprawa? Słabo trochę, ale do zasiewania to wiecie. Niech se zje. To by się przydał krzesła i stół. Poszła się zabawić. Zajmie się sianiem. Mogę bez sensu chyba, jak ona się tym nie zajmuje. Gdzie jest mózg? Ten mózg, zajmie się tym. To już budowanie sobie daruj. Praca, mózg. Budowanie. Na 2. Rolnik na 1. Masz, zasiej to, a potem mieć robić badania, bo elektryczność przecież sama się nie wynajdzie. Czy dostałam klucz do gwinta? Dostałam. Czy będę grała? Będę grała. Na pewno. Postaram się czym prędzej, tym lepiej. Mamy deszcz. Pułapki postawione, patrzcie. To jest mordownia tu będzie. No, to będzie mordownia. Wy tu zasiejcie pola. Nasze poletka. My zapiszemy oczywiście grę. Zapisz. Możemy patrzeć, jak to leci. Kucharz nam się załamał. Dobrze zrobił w tym czasie 24 posiłki. Bo dzięki temu mamy szansę w ogóle przetrwać w nadchodzącym czasie. Mamy 12 jakby dzień z wiosny. Pamiętajcie, że każda... pora roku trwa 15 dni, czyli już sami rozumiecie, że zbliża nam się jesień. Będzie zaraz zimno. A ja nie wynalazłam elektryczności. Ktoś znowu jest wyczerpany. Dobra. Mózgowi zabieram jedynkę. Aby zajął się tym, czym powinien. Czyli badaniami. Mogłabym tam dać pochodnie. I powoli mu budować ściany. To nie jest to chyba... A czy ono miało piękno? No, tylko wytrzymałość, to dobrze. Tworzymy mu sypialnię w takim razie. Tyle. Mam jego sypialnia. A myślę, gdzie mu drzwi dać. Czy tutaj? Chyba dam mu tutaj drzwi. Albo nie tutaj. Tutaj dam ścianę. Drzwi z metalu zrobię wyżej. Tu mu zrobię drzwi. I zrobię mu łóżko.
z drewna. Tutaj? Dam pochodnię. Mam pochodnię. I jeszcze mu postawię zdoniczkę jedną. Albo nawet dwie. Potrzeby. Bardzo głodny. Pesymista, lekko boli. Kto miał medycynę? Aha, kucharz. Medycyna na 4. Charakter. Medycyna na 2, za mało na 4. Tu było pan najwyżej. Medycyna na 1, medycyna na... Czy ona może go... Nie może. On musi sam się zdecydować na jedzenie. Dobra, pola zasiane. Niebieski siedzi, błąka, idzie w kimę pewnie. Kucharz się obudził, poszedł zjeść. Tu będzie trzeba zrobić krzesła. I stół. Meble. I to też najlepiej z drewna. Bo wiecie, do piękna to idzie od razu, nie? Jeszcze ten stół będzie trzeba postawić. Stół postawimy. Wędrowiec dołącza. Szary. Jakieś szare szeregi zrobimy teraz. Dam im... Czy brakuje mi śpiworka?